Ze względu na duże przebiegi wymiana następuje dwa razy w roku i teraz mocno należy podkreślić to zdanie. Pomimo takiej eksploatacji czuć paliwo w oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo 159, rok produkcji 2011, silnik 1.7, turbo benzyna z bezpośrednim wtryskiem, 200 koni mechanicznych, przebieg ogólny 296 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza wielu próbek z jednego samochodu. Będzie okazja do wyciągnięcia wniosku w oparciu o analizę 8 próbek przepracowanego oleju silnikowego. Inicjatorem eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Mateusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwa komplety próbek. Pierwszy pochodzi z Alfy 147 i był przedmiotem analiz w poprzednim odcinku. Drugi z Alfy 159 podejmujemy dzisiaj. Zestaw z Alfy 159 składa się z następujących pozycji. Próbka G, Ravenol VMO 5W40, olej nowy bez dodatków, z bańki, którą zalany był silnik w maju 2022 roku. Próbka H, Ravenol VMO 5W40 plus R9200V2, olej nowy plus dodatek. Próbka I, Ravenol VMO 5W40, olej z dodatkiem, przepracowany, przebieg 11 550 km, czyli tutaj dla próbki I punktem odniesienia będzie próbka H. Próbka J, Ravenol VMO 5W40, olej nowy bez dodatków, nowa bańka. Główny cel to porównanie powtarzalności parametrów i tutaj od razu zaznaczę, że to był bardzo trafiony pomysł, bo wyszły zaskakujące różnice. Próbka K, Ravenol VMO 5W40 plus R9200V2, olej nowy plus dodatek. Próbka L, Ravenol VMO 5W40 plus R9200V2, olej przepracowany, przebieg 10 518 km. Punktem odniesienia dla próbki L będzie próbka K. I teraz seria 5 próbek z jednego etapu eksploatacyjnego, czytaj od wymiany do wymiany z poborem cząstkowym równo co 1 miesiąc. Próbka M, Ravenol VMO 5W40 plus R9200V2, olej z dodatkiem, przebieg 1000 km. Próbka N, Ravenol VMO 5W40 plus dodatek, przebieg 6000 km. Próbka O, Ravenol VMO 5W40 plus dodatek, przebieg 8200 km. Próbka P, Ravenol VMO 5W40 plus dodatek, olej z przebiegiem 10000 km. Próbka R, Ravenol VMO 5W40 plus dodatek, olej z przebiegiem 12000 km. Dla tych 5 próbek odpowiednikiem będzie próbka K, natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że nie jest to dokładnie ta sama bańka, z której wlano olej do silnika, o tym będzie więcej później. Jest jeszcze jedna próbka z 4 etapu badań, próbka T, Ravenol VMO 5W40 plus R9200V2, olej przepracowany, przebieg 11 494 km. Tutaj nie ma próbki bazowej, bo zalany był miks z różnych baniek z różnych serii produkcyjnych. Do silnika zalany został olej Ravenol VMO w klasie lepkościowej 5W40. Klasy jakościowe oraz aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej. Co ważne do podkreślenia, próbka z etapu pierwszego według wstępnej deklaracji miała nie zawierać żadnego dodatku do oleju. Próbka z drugiego etapu zawiera dodatek do oleju AR9200V2. Już teraz zaznaczam, że w toku prowadzonych analiz wykazano, że jednak próbka z pierwszego etapu również była z dodatkiem. Sytuacja analogiczna do tej, którą opisywałem w poprzednim odcinku z Alfą 147. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju. W
pierwszym etapie 11 550 km, w drugim etapie 10 518 km, w trzecim etapie 1022 pierwszy pobór, 6071 drugi pobór, 8122 trzeci, 10024 oraz 12122 ostatni pobór próbki. W czwartym etapie przebieg 11 494 km. 10% eksploatacji to miasto, reszta trasa. To dotyczy wszystkich czterech etapów badań. Dominują odcinki przekraczające 20 km, olej eksploatowany przez 6 miesięcy w pierwszym i drugim etapie, przez 5 miesięcy w trzecim etapie i przez 7 miesięcy w czwartym etapie. W trzecim etapie badań Mateusz wlewał świeżą porcję nowego oleju w zamian za to, co pobierał z silnika do badań laboratoryjnych. Brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Mateusz napisał tak. Auto użytkowane prawie wyłącznie poza miastem. Dzienne odcinki to około 2 razy 40 km na dojazdy do pracy. 90% tego dystansu można zaliczyć jako trasę. Poza tym kilka wyjazdów po Polsce i za granicą. Ze względu na duże przebiegi wymiana następuje 2 razy w roku i teraz mocno należy podkreślić to zdanie. Pomimo takiej eksploatacji czuć paliwo w oleju. Brak płukanek, brak dolewek, pojemność misy i filtra 4,6 litra, interwały wymiany oraz typ oleju zalecany przez producenta w załączonych zdjęciach książki serwisowej 35 000 km łamane przez 24 miesiące. Dalej Mateusz pisze tak, co do samego oleju, pomimo że to sławetny Ravenol, to jest to niestety baza olejowa grupy 3HC. Następne testy miały być na zalanym Mobil EFS X30W40, ale olej został wycofany i zastąpiony innym, więc testy się przedłużą ze względu na konieczność wykonania jednego interwału na przepłukanie silnika nowym olejem. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Podobnie jak w poprzednim odcinku sporo pomiarów, dlatego wszystko w telegraficznym skrócie zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W pierwszej kolejności próbka oleju świeżego z literką G. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Dla próbki oleju świeżego o oznaczeniu G otrzymujemy zgodność przeciętną, różnica około 6% w jednej i w drugiej temperaturze. W drugiej kolejności próbka oleju świeżego z oznaczeniem J. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Dla próbki oleju świeżego o oznaczeniu J otrzymujemy bardzo wysoką zgodność. Sytuacja zdecydowanie lepsza niż dla próbki G, ewidentnie te oleje są z innych serii produkcyjnych. Od razu w tym miejscu rzućmy okiem na widmo w podczerwieni, widzimy wyraźną różnicę dla tych dwóch olejów. Poprosiłem Mateusza o więcej informacji na temat tych próbek, zakupu itd. Napisał tak. Oleje za każdym jednym razem kupowane u jednego oficjalnego dystrybutora na Polskę. Mam w Tychach oddział i tam kupuję oleje lokalnie, nawet nie przez internet. Za każdym razem sprawdzana poprawność kodów, jeszcze w samej siedzibie sklepu w trakcie odbioru. Ten Ravenol wybrałem właśnie ze względu na to, że da się sprawdzić autentyczność. Wrzuciłem zdjęcia czterech baniek Ravenola, których jeszcze nie wywiozłem na PSZOK. Bańka numer 2 jako jedyna nie ma na druku serii na plastiku, brak tego zdjęcia. Numery ze zdrapek mają różne czcionki kodów i wielkości, a także formaty. Dwie z baniek wydają się być takie same, numer 3 i 4, jeśli chodzi o kody zdrapki. Wygląda jakby każda bańka była z innej fabryki. Karty charakterystyki są wrzucone z roczników 2018, 2020, 2022 i 2024. Są widoczne zmiany w najnowszej karcie. Nie jestem w stanie stwierdzić, od którego roku te zmiany nastąpiły. Karty 2018, 2020, 2022 są takie same. I tutaj wydaje się tkwić rozwiązanie zagadki. W najnowszej karcie z 2024 roku pojawiają się inne parametry tego samego oleju w stosunku do kart z poprzednich lat. Zatem trzeba przypisać właściwe deklaracje do oleju i wtedy te różnice są w przedziale akceptowalnym. W trzecim kroku badaniu poddajemy próbkę oleju świeżego wraz z dodatkiem, próbka z oznaczeniem H.
Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Wniosek jest następujący. Po dodaniu dodatku AR9200V2 lepkość w 40 stopniach zmniejsza się o 6%, w 100 stopniach o 4%. Przechodzimy płynnie do próbki numer K. Jest to również olej świeży z dodatkiem. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiana procentowa na mniejszym poziomie. Po dodaniu dodatku R9200V2 lepkość w 40 stopniach zmniejsza się o 3%, w 100 stopniach o 1,4%. Ponownie rzućmy okiem na zmiany na widmie. Otrzymujemy obraz dwóch różnych formulacji. Między tymi próbkami nie ma zgodności, w przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, gdzie otrzymaliśmy pełne pokrycie dwóch próbek. I teraz na testy wrzucamy próbkę oleju przepracowanego, najpierw z oznaczeniem M. Zaczynamy od próbek z najmniejszym stopniem wyeksploatowania, patrząc oczywiście po przebiegu. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiany procentowe zaprezentuję zbiorczo na końcu, teraz płynnie przechodzimy do kolejnej próbki. Na testy wrzucamy próbkę z oznaczeniem N. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Pora na próbkę z oznaczeniem O. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. W następnej kolejności próbka z oznaczeniem P. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem R. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem T. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem I. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Do lepkościomierza aplikujemy próbkę z oznaczeniem L.
Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. I teraz liczymy zmiany procentowe lepkości. Wyłącznie dla próbki I odpowiednikiem jest olej świeży z wyższymi lepkościami, czyli próbka z oznaczeniem H. We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiednikiem jest próbka oleju z oznaczeniem J. Natomiast tutaj robimy małe zastrzeżenie. Mateusz napisał tak. Problematyczne w badaniach będzie to, że bańki są po 4 litry, więc każda jedna wymiana wymagała więcej niż jednej bańki. Próbki nowych olejów nie uwzględniają mieszania różnych serii. To są próbki z banie, które były zalewane jako całe, czyli jako większość wlanego oleju. To stanowi dość spore ograniczenie w tego typu eksperymentach. Prośba w tym miejscu do wszystkich, którzy w przyszłości planują wysłać próbki do badań. Zanim wlejecie olej do silnika, zmieszajcie go w jednym dużym pojemniku i pobierzcie próbkę referencyjną. Wtedy mamy pewność, że olej, który badamy jako przepracowany, możemy bez żadnych ograniczeń porównać do próbki oleju świeżego. Tutaj jeszcze jedna adnotacja. W analizie spektralnej wyszło na to, że punktem odniesienia dla wszystkich olejów powinien być olej z oznaczeniem H, a to oznacza, że zaprezentowane zmiany procentowe mogą być jeszcze większe niż widzicie. Natomiast zostawiam wersję, która została policzona, zanim zacząłem oglądać widma. Zmiany procentowe są bardzo mocne, największe w etapie pierwszym, ponad 40% redukcji lepkości w niższej temperaturze i 30% w temperaturze 100 stopni. W drugim i czwartym etapie jest niewiele lepiej, najkorzystniej wypadł etap trzeci, w którym pojawiało się sporo mikrodolewek oleju i następowało zjawisko odświeżania oleju. Co jest bardzo niepokojące, to to, że w trzecim etapie lepkość poleciała o blisko 30% już po pierwszym 1000 km, co oznacza, że problem pojawia się od razu i dotyczy bardziej silnika niż oleju. Szczegółowa analiza parametrów oleju ma mniejszy sens w takiej sytuacji, bo w pierwszej kolejności trzeba namierzyć źródło problemu, a później zastanawiać się, który moment na wymianę oleju jest optymalny. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jakie mamy wnioski? W miarę ok wygląda plama oleju po przebiegu 1000 km. Widać tutaj całkiem dobrą ogólną kondycję oleju, to jest ten drugi okrąg, czyli strefa rozpraszania. Każda kolejna plama jest z kategorii wymienię olej, jakość oleju jest na niskim poziomie. Pozostawiam temat do dyskusji w komentarzach, jakie różnice dla tych plam dostrzegacie ze swojej perspektywy. Na pewno warto skomentować również próbkę T jako szczególnie negatywny wynik. Przypominam, jest to kombinacja różnych olejów, ponieważ niezbędne były liczne dolewki. Zaskakujący dla mnie wynik otrzymano również dla próbki oleju świeżego wraz z dodatkiem. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego. I tutaj analiza będzie zbiorcza, ogólna, bo zastosowany dodatek wprowadza pewne ograniczenia. Co widać na widmie, z jednej strony mamy widma dla dwóch próbek oleju świeżego, z drugiej strony dla dwóch próbek oleju świeżego wraz z dodatkiem. Pomiędzy znajdują się próbki oleju przepracowanego. Na dzień dobry widać jednego rodzynka, czyli próbkę T, próbka kombinowana mieszanina różnych olejów. W wielu miejscach widać, że odstaje od pozostałych próbek, z niej na tym etapie rezygnujemy, podobnie jak z widm dla oleju świeżego. Powiększmy sobie przykładowo obszar odpowiedzialny za nitrooksydację 1630. Tutaj jak po sznurku najniższe poziomy dla próbki z najmniejszym przebiegiem, czyli próbka z oznaczeniem M, najwyższe poziomy dla czterech próbek, próbka R, próbka I, próbka L oraz próbka P. Zróbmy widma różnicowe dla analizowanych próbek. Zbiorczo poszczególne parametry wyglądają następująco. Co ważne do podkreślenia, część parametrów jest trudna do odczytania przez wzgląd na zastosowany dodatek. Następuje pokrycie efektów degradacji oleju z degradacją dodatku. Ciężko jednoznacznie przypisać źródło do zmiany. Ogólnie bardzo dobrze widać, jak przyrasta zanieczyszczenie oleju dla kolejnych próbek ze zwiększonym przebiegiem, jak postępuje nitrooksydacja, sulfonowanie oraz jak wyczerpują się dodatki.
Podczerwień w takiej sytuacji potwierdza jeszcze raz to, co stwierdzone zostało wcześniej. Zmiana oleju powinna zostać przeprowadzona w takiej sytuacji po kilku tysiącach kilometrów. Następuje ponadnormatywna degradacja oleju silnikowego. Podsumowując, drugi samochód Mateusza, druga Alfa, drugi nieciekawy wynik. Trzymamy kciuki, aby udało się namierzyć źródło problemu. Morał z tego eksperymentu jest następujący. Zanim zdecydujemy się na szczegółowy pobór próbek, lepiej zbadać jedną próbkę i złapać ogólny obraz sytuacji. Jeśli wszystko jest pod kontrolą, to wtedy można myśleć o optymalizacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!